Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toksie i zapraszam do kolejnego materiału z gry World of Tanks. Tak jest, i co zrobimy? Od razu zaczniemy od niszczyciela czołgów, bo dopiero co go sobie kupiłem. Dobra, wchodzimy do bitwy. Aha, no tak, modów nie mam tutaj wgranych po tym jak mi się zrąbał Windows. No ale dobra, co to jest? Ruch do tego w trybie tempomatu. Dobra, dobra. Raduj zasobnik, strzał. Dobra. To jest wszystko ok. Powrót do gry. Bitwa. No i zobaczymy jak to nam pójdzie tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno ten gra ustawiona. No i dobra, coś znalazło. Himmelsdorf. Bitwa standardowa, więc to będzie wrogą bazy lub zniszcz wszystkie pojazdy nieprzyjaciela. No dobra. Jako chyba jedyni jesteśmy niszczycielem czołgów. Dobra, mniejszy jestem. O Boże, jakie to śmieszne. Tu też się nie rusza oczywiście wieżyczka. Tak jak w artylerii. Dobra. Nawet nie mamy dużych lagów, ładnie 80 pingu, oczywiście lepiej by było jakby było 20, no ale da się to spokojnie przeżyć. Okej, czekamy te 10 sekund i zaczynamy bitwę. Dwa, jeden, zero, go! Do boju! No, troszeczkę głośno? Nie, wydaje mi się, że jest ok. Dobra, jadę razem z nimi. Także jestem dosyć powolny. Ale te... Ile? 17? Nawet do 21 dochodzi na prostych. To się nazywa moc. Co jest? Już jakieś kurde są widoczne? No ładnie. Construct destruct. Ktoś już od naszych nieźle oberwał. No tamten też ładnie zebrał. I celuj, celuj. Jakbyście się tak usunęli, byłbym strasznie zadowolony z tego. No, stare, suwnie się, kurde, jak wyjeżdżają. Zaraz, żeby zebrać, no. No popatrz. Popatrzcie na to, jak stoją, no. A masz. Może dostanie. Albo i nie. Dobrze, dostał. O! Prawie go załatwiliśmy. Dobra, zwijam się stąd, bo i tak stoję. Nie wiadomo co. No, jednego z nich załatwiliśmy, ale nasz też. Nie, to nasz oberwał. To niedobrze. Wracaj się. Ja nie widzę go. Nie wiem, czy go będę nawet później widzieć. Ale można przycelować i spróbować trafić, nie? Nic z tego. Tam się może wysunie? No i co? Nie, nie będzie się pewnie pokazywać. Wow, ale zebrałem. Auć! No jeszcze! Starczy. Wtedy 8 życia mam. Ale ja. No dobra, ale żyję. Dobra, zwijam się stąd. Nara. Mało brakło. Kurde. Przeleciało to powiedzmy bardzo blisko mnie. Dam radę tu wyjechać? No jakoś dam. A on staje jak ten. Oj kurde, nie no, tutaj było głupie, żeby wyjechać, okej. Zwracamy do garażu, tak, wychodzimy z bitwy i bierzemy, ile tu nam brakuje. No jeszcze trochę, no ale już malut, znaczy już mało z tym,
co mieliśmy wcześniej, więc dawać. Jestem bardzo ciekaw, jak ta większa artyleria po prostu pierze, jak daleko może strzelać. Mam nadzieję, że więcej niż te 450 metrów, tak jak tutaj mam. No i okej. Poczekamy chwilę. No, dłuższą chwilę sobie poczekamy. Jedziemy! Dobra, czy jedziemy? My za bardzo nie będziemy się nigdzie wybierać, nie? Na jaka artyleria, gdzieś musimy się ustawić z tyłu i dać siadu. I bam, drzewko na ziemię. Zawsze mi się to w tej grze podobało, że właśnie to się dzieje. Przeważnie w takich grach nie dało się czegoś takiego w ogóle zrobić. A teraz banga. Dobra, gdzie tu mamy? Już coś widać. I okej, no to od razu celujemy w niego, nie? Masz. No jakby tam został, to bym go zmasakrował. To jest następny. To w niego celujemy. No! Nie ruszył się, no. Do bani. Ten ucieka. A tu coś widać. Wow, będzie ciężko go trafić, no ale strzelić musimy. Wow. Dobra, ten stoi. To musi zebrać. A to jest artyleria. Ładnie. Ale kurde, nie stanął w miejscu, lipa. Dostanie? Powinien no dolecieć. Okej. Dostał. Jeszcze raz. Wydaje mi się, że tam jest, więc powinien dostawać. A następny tu. Tu się przeniósł. A ja cię dopadnę. A masz. Jest! Dobrze. To teraz tego. Ja na niego jakąś tam wizję mam. Masz. Podarunek. Ekstra. No i nie ma poprawki. Już go zmietli wcześniej. Do tego no mało mi brakuje, ale przykro mi. Dobra, będę. Dobra. Tu, następny tam jest. No to wcale nie ma po co celować. Został zmasakrowany. I jedziemy sobie środkiem. No dobra. Aha, teraz pokazuje nawet imiona tych zabitych. Wcześniej mi się wydaje, że nie pokazywało imion. O, tu są. Niech wolę tutaj przemasakrować. Mnie nawet nie widzą, więc. Jest okej. Gdzie uciekasz? Kurde, ucieknie. A, zniknął. Dobra, ten jeszcze jest widoczny. Dawaj go tu. Nie wiem, czy dostał. O kurcze. Tu jest. Dobra, widzę, już się obracam, żeby ci pomóc. Nie widzę go. Kurde, ja się stąd zbieram, jedziemy do nas. Znaczy do nich jedziemy. Wszyscy jedziemy. Musi być nas. Dobra, ten. Co on pojechał sobie? No to wygląda, że sobie stamtąd po prostu pojechał. Dobra, ja muszę podjechać do przodu, bo inaczej nie będą nici ze strzelania do nich. No i teraz zobaczmy, czy coś się da wyha. Aha, wszyscy. O, teraz są pokazani. Tu gdzieś jest koleżka. Wiecie co? Ja tak gdzieś tu strzelę. Kurde! Zniknął. Ładnie. A ten tam przejmuje nasz, kurde. Naszą bazę przejmuje, niedobrze. Mam nadzieję, że mu tam chłopaki dadzą radę. Ciekawe, czy ja w ogóle będę miał na niego wizję. O kurcze!
Ile tu ludu jest. Na przykład tego właśnie by zniszczyć. Tamten ma dwa życia. Dobra, został właśnie trafiony. I tego trzeba tu poprawić, masz. Kurde, nie trafiłem, ale jaja. No, poprawka, poprawka. Masz. Aj, zabili mi, no. Dobra, tamtego chyba sprzątli, to jedziemy. No, skręcaj, skręcaj. Okej. I pod górkę. Dobra, zobaczmy, czy ja go widzę. Tak, powinienem go widzieć. Zobaczymy, jak czy lepiej wyceluję. Czy będę miał lepsze pole do widzenia. Aj, kurde, szybko jeździ. Dobra. No, celuj, celuj. Gdzieś tu szczelę i sobie podjadę oczywiście do przodu. Wątpię, żebym go trafił, no ale... Kurde, on dalej tam jest, ale jaja. Ja go nie widzę. Kurde, jest tak daleko. Dobra, ale on naszej bazy nie przejmuje. Co ja się tak tym przejmuję? Jedziemy. Jedziemy na bazę przeciwnika. Tego przypadkiem widzę. Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś zniknął. Bo ten mi go nie pokazuje już. Dobra, pomiędzy tutaj trzeba przejechać. No jest, z powrotem. Tu jest, tak. Chyba strzelę se. Kurde, trafiłem go! Ale częściej po prostu fart taki, że masakra. Dobra, przejmujemy bazę przeciwnika. On tam sam jest, walczy z jakimś z naszych, który powinien sobie spokojnie dać radę. Salwa. Ja się takimi rzeczami nie przyjmuję. Jedziemy. A, zwycięstwo, dobra. I wygraliśmy. Ekstra. Wow. 6083 i 400 expa. Ekstra. Dobra, jeszcze tutaj oczywiście. Uuu, tylko 21 dostałem. Nic tutaj na razie nawet nie zrobię. Dobra, wracamy do bitwy tym niszczycielem czołgów. I Malinkowa, o kurde, no trochę lipa. Na tej... On z drugiej strony też jest taki sam jeden niszczyciel czołgów. Trochę lipa tutaj. No nic, chwilę sobie tutaj poczekamy. Zanim się znowu rozpocznie bitwa. No, dobra. 25 sekund czekamy. Dwa, jeden, zero i start. Dobra. Co by tu zrobić tym naszym niszczycielem czołgów? Nie wiem, chyba pojadę właśnie tam z nimi na górę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście to jest bitwa standardowa, więc po prostu musimy wziąć i zdobyć bazę przeciwnika. Ale dobra. Się okaże, co się da zrobić. A ten co, tak pojechał po prostu do przodu? Ciekawe. Gdzieś tam chyba doleciało. No, żebym cokolwiek trafił, nawet nie widzę, gdzie trafię. Wow. A, dostał. Jeszcze raz. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Okej, poszedł. Ruchy, ruchy. Dostał, kurde. Ja od kogoś teraz obrywam. Dobra, zwijam się. Aj, artyleria na pewno. Spadam, 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 spadam. Nie dam się trafić. Kurde, mocno wyrwałem dwa razy. Mnie prawie zabiło. Okej, ale żyję. Najważniejsze, nie dać się zobaczyć przez artylerię przeciwnika. Inaczej to jest nieciekawie. No i nie trafiłem. Dostał. Dobra, załatwiony. Ekstra. Dobra, zwijam się oczywiście, bo tutaj artyleria już podejrzewam, że na mnie się chce wziąć.
Tam jest gdzieś kolega. Chyba został zniszczony. Chyba. Kurde, mocno strzela ten niszczyciel czołgów. Nawet, że to działko takie malutkie, to daje radę. Wow. Gdzie tam od tyłu 1% życia, mono? Ale jaja. Dobra, tam jest naszych dwóch. Zajmą się nim chyba, nie? Mam nadzieję, że dadzą radę. Jeździ jak głupek tam z tyłu. Okej, no i co tu zrobić? Jestem bardzo powolny, więc oczywiście nigdzie nie będę kombinował jeździć. A tamten, no, jako zwiad artylerii będzie pokazywać wszystko, gdzie jesteśmy. I to dla mnie nie jest dobre. Jestem ciekaw, czy dałbym radę. Kurde, nie widzę nic. Muszę jednak trochę do góry wyjechać. Wow! Pocisk milimetrowy. Nie przeszedł, a teraz mnie trafił, ale lipa. Dobra, wracamy do garażu. Kurczę, no, myślałem, że mnie nie trafią. Tutaj jak badania? A tutaj też bardzo daleko, więc dobra. Tą renówkę. Bierzemy? Czy może jakiś czołg teraz? Jakiś tier 2 weźmiemy? Tutaj mamy radio. Do zbadania. Tutaj. No, dwa czołgi aż. Kurde, aż dwa czołgi? Masakra. O, tutaj. Mam tylko jeden. A, plus radio. A czemu to nie jest wynalezione? Dobra, wynajmij. Znaczy, zbadanie zrób, nie? Dobra. I tutaj mamy za 1350. Dobra, wchodzimy do bitwy tym amerykańskim czołgiem. Jak on się nawet nazywał? M2, jak się nie mylę. No właśnie, M2. Light Tank. Nie będzie ok. Tutaj czołgiem, ok. Przyzwyczaiłem się, kurczę, być artylerią. Gdzie po prostu z tyłu sobie stoję i pykam. No ale okej. Poczekajmy sobie, jak się wczyta wszystko. Czy jak czas minie, nie wczyta się, co ja gadam. Okej. Jesteśmy w domu. Muszę pamiętać, że tutaj wieżyczka się ciągle rusza. Oj, zderzymy się. Sorry. Mogę jechać, byśmy się nie zderzyli. Dobra. Co tak, wszyscy środkiem? No to środki. Kurde, jakie to szybkie. Z górki śmiga pięknie. Bem. Mam radę. Chyba. Uwaga! Mam go na celowniku! Do licha nie przebiliśmy. Kurde, ja dostałem oczywiście, nie? Jeszcze zawieszenie. Ładnie. Dobra, ja tu za chwilę powiem wam narka. Cel poza zasięgiem. Tu żyje jakoś. Naprawiliśmy gąsienicę! Jedziemy dalej! Dobra. Spadam. Wow. No, teraz bym tak dostał, że na pewno by mnie zmiotło. Okej. Okay. No, trzymaj ten. Tego widać przypadkiem? Coś tam widzę. Wiemy. Dostał. Jeszcze raz. Ekstra. Uciekł już. No już w kamień trafiłem. Ale może tutaj? Coś tam go widzę. Nie, nic z tego. No jesteśmy trochę tutaj przyblokowani. Czy ja go widzę? Zabawę. Auć, obrywałem.
Aj, kurde, znowu mnie uszkodzili. Ale przynajmniej ktoś trafi. Dobra, został jeszcze raz. Aj, zginęliśmy, ale lipa. Kurde, nas zablokowali, no. Uszkodzili znowu tą gąsienicę, znowu ja bokiem podjechałem. Kurde, do bani. Dobra. To mnie bardzo interesuje, kurde, żeby to odblokować. Będzie się działo normalnie. Tylko go odblokuję. A właśnie, czy ja nie mam czegoś do kupienia dla niego? A i tak chyba nie mogę, jak jest w bitwie. Tutaj nie, silnik jakiś inny, dobra. No tutaj, kurde, mam do zbadania dwa czołgi i to radio też będę musiał zbadać. Ono musiało dojść teraz w patchu. Dobra, teraz tutaj to doszło. Tutaj badania są do zrobienia. Kurde, co tak mało expa się dostaje? Jak się przegra? Zero po prostu. Dobra, przynajmniej tą gąsienicę kupię. Że użyję troszeczkę tego drugiego expa. Czyli zawieszenie, nie gąsienicy, no. Więcej stopni na sekundę. Większe obciążenie można mieć, więc można kupić lepsze inne rzeczy. No, silnik mamy na maksa. No tutaj będzie trzeba to działo zbadać. No, dużo nie trzeba. Okej. I tyle. Ja bym tutaj zakończył ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnych. Narka.